Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w drugim odcinku WebUpu, no i zaczyna się wielkie wymienianie. Na początek mamy tylko 250 końców, więc musiałem coś z tym zrobić. No i to jest wszystko to, co trafiłem na swoim koncie w paczce powitalnej. WebUp jeszcze chodził tak wolno, powiedzmy, bardzo wolno. No i tutaj jeszcze nie miałem na full ekran tego zrobione, więc w następnych klipach to po prostu będzie. Zobaczcie, jak wolno się ładuje WebUp, ale już w tym momencie to poprawili, bo to wszystko, co teraz zobaczycie, jest z piątku wieczorem. W sobotę wyjeżdżałem do Warszawy, nie było mnie całą sobotę. Niedzielę byłem cały nieprzytomny, bo nie spałem od 5 rano w sobotę do następnego dnia do 14, więc możecie sobie wyobrazić. Sprzedaję tutaj graczy, którzy nie wydają mi się, żeby ich cena nawet przekraczała 400 końców, więc nie ma sensu ich sprzedawać i czekać na te 100 końców marne, tylko trzeba po prostu sprzedać na quick sell ich i mieć te końce, żeby móc czymś się wymieniać. Nie możecie utknąć bez końców, to jest najgorsze, co może się stać. No i tutaj też miałem srebrnych. Na początek chciałem usunąć jak najmniejszą ilość tych zawodników, tylko po to, żeby później w razie czego sprzedać tych lepszych po droższej cenie. Miałem w tym momencie 960 końców. Nic więcej mi się nie udało od razu. Szukam za 300. To jest podstawa. To jest takie sprawdzanie marketu. Wchodzicie, sprawdzacie, czy jest za 300 i na przykład zawodnik z 77 overallem jest na aukcji. Kupujecie go i macie, nie wiem, 6 końców profitu. Taki 6, naprawdę 6. Tutaj kupiłem Giacciriniego za 400 końców. Środkowy pomocnik z 80 tempa, więc myślę, że bardzo dobry, mimo że nieświecący, i wystawiłem go za 150 końców profitu, czyli za 550. Oczywiście wystawiłem też 3 inne karty, żeby się sprzedawały, tych na razie nie ruszałem. Chciałem sprawdzić, musiałem ich sprawdzić ich cenę, jeżeli pojawi się ich więcej na markecie, i po prostu jeżeli coś, to sprzedać na quick sellu. Sprawdzałem też, dostałem Polaka Kurto. Wydaje mi się, że to nie ma sensu go trzymać. Lepiej jest wziąć za niego te 100 końców. Jak widzicie, tutaj mamy gracza, którego nie możemy sprzedać, ponieważ one są z paczki powitalnej. Nie z powrotu, te powrotne, co 3 albo 4 paczki dostaliście, tylko ten z paczki powitalnej. Tam jest 3 złotych graczy zawsze. Nie będziecie mogli ich sprzedać. Tutaj od razu sobie szukałem kolejnych zawodników, żeby móc się wymieniać, i tu tym razem zrobiłem myk, aby te 1100 końców maksymalnie mogę za gracza dać. No i właśnie takich graczy starałem się wyszukać. Tutaj trochę to przyspieszyłem, bo nie ma sensu, żebyście oglądali to. Chciałem dojść do 59 minuty, magicznej minuty, w której możecie znaleźć naprawdę najlepsze okazje w FIFA kiedykolwiek, bo ludzie nie znają się na cenach i po prostu wystawią gracza i możecie znaleźć naprawdę kogoś dobrego. Tutaj zwalniam, jak widzicie, patrzę na Diebego i mamy Santona za 600 końców. Patrzcie, jest 59 minuta, 35 sekunda. Ktoś wystawił go na godzinę, a on ma 81 tempa i jest bardzo tani. 600 końców to jest naprawdę tanio. Szybko dodałem go do swoich transferów potencjalnych i szukam go na markecie. Też tak musicie robić. Sprawdzajcie lepiej ceny. Nie kupujcie w ciemno, jeżeli nie wiecie, że będziecie mieli na nim profit. Tutaj niestety, jak ma się pełne okienko, nie można wcisnąć, że tam Italii szukamy, czyli i wciskam, więc muszę tak ręcznie to robić. Więc sprawdzamy lewego obrońcę z Newcastle United. Sprawdzamy jego cenę. Tutaj tak różnie było, za 1200 widziałem najtańszego, więc wpisałem 1100. No i tam moim oczom ukazał się tylko jeden zawodnik, ten za 600 końców, więc jeżeli następny jest za 1200, to jest prawie podwojona jego cena. Od razu, bez zastanowienia, postanowiłem go kupić. No i wiadomo, tutaj później go wystawiłem za 950 końców, więc mamy 350 końców profitu, więc i tak całkiem nieźle. Wystawiam zawsze najtaniej, jak jest na rynku. Z tego względu, że chcę go sprzedać. Nie możecie mieć końców jak w graczach, którzy się nie chcą sprzedać po prostu. Musicie cały czas się wymieniać, cały czas te pieniądze muszą chodzić. Nawet jeżeli to jest 100 profitu, 200 profitu, musicie ich wymieniać. Przed chwilą pokazałem wam w tym okienku takim ostatnie wydarzenie, że kupiłem Mikela za 400, sprzedałem za 600, no i ten Santon poszedł za 950 bardzo szybko. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby te końce cały czas były w ruchu, że macie, powiedzmy, nie wiem, nawet 500 końców. Kupcie gra za 400, sprzedajcie za 500, 100 końców profitu na początku, to jest dużo. Spróbowałem jeszcze sprzedać Diaza, tego środkowego obrońcę. Polowałem na Sissoko. Niestety nie udało mi się go wylicytować. No i mamy Giacciriniego, którego kupiliśmy za 400 końców, sprzedaliśmy za 550, więc 100 to jest zawsze profit.
Kolejny gracz. 750 końców. Zobaczcie, on ma 82 tempa, a jest środkowym obrońcą. Kupiłem go. Tutaj jeszcze pokazuję wam, że Gieczeliniego za 400 kupiłem, sprzedałem za 550. No i właśnie tego gracza kupiłem za 750, a drugi najtańszy był chyba wtedy za 2000. Tutaj jeszcze polowałem na Kabula. Niestety nie udało mi się go wylicytować. Miałem tylko 2300 końców w tamtym momencie. No i tyle. Ogarniałem jego cenę. Wystawiłem wszystkich graczy. Kupiłem jeszcze Musę za 1500, Lennona za 1200. To był naprawdę zakup tego odcinka. Lennon za 1200. Wtedy najtańszy był za 4000. Niestety cena przez sobotę się zmieniła. A my zbliżamy się do końca odcinka. Ten odcinek był naprawdę krótki z tego względu, że to był tylko piątek, kiedy ten podwieczór ten webup wyszedł i to wszystko wam chciałem pokazać. Jutro pokażę wam niedzielne wymienianie, a to było na tyle. Proszę cię, daj łapkę, jeżeli podobał ci się ten odcinek. Trzymajcie się, do jutra. Na razie.